Witajcie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o lożach i obediencjach. Należałoby zacząć od tego, że nie ma jednej masonerii. Wolnomularstwo stoi masonem, to znaczy, że każda loża może działać tylko w ramach swoich możliwości intelektualnych. Możliwości te są wyznaczone przez członków loży. Istnieje wiele masonerii. Jest masoneria regularna, to jest taka, która jest uznana przez Wielką Zjednoczoną Lożę Anglii, United Grand Lodge of England, w skrócie UGLE. Co to znaczy, że masoneria jest uznana? To znaczy, że dana obediencja, czyli inaczej dana organizacja masońska, w skład której wchodzi różna liczba lóż, pozostaje podporządkowana UGLE. W Polsce regularną masonerią jest Wielka Loża Narodowa Polski. W tej obediencji pracują różne loże, np. Loża Kopernik w Warszawie czy Emigrach w Katowicach. Wielka Zjednoczona Loża Anglii stwierdza regularność, czyli masońską prawowierność danej obediencji. Loże mogą mieć różną liczbę członków, z tym, że w każdej obediencji jest ustalona minimalna liczba członków, poniżej której loża może się spotykać. Po masońsku mówi się, że loża pracuje. Limit ten zawarty jest w regulaminach i rytach, w jakich loża pracuje. Więcej o rytach opowiem w innym odcinku. Wybór rytu zależy od samej loży, ale także od obediencji oraz od tego, do jakiej wyższej organizacji dana obediencja przynależy. Struktura jest hierarchiczna z paroma wyjątkami, na przykład loża może sama stanowić o sobie i jest niezależna w decyzjach. To też pokazuje, że loża loży nierówna. Są loże, które są egalitarne, przyjmują na członków ludzi z wszystkich grup zawodowych. Ale są też takie, które są elitarne i na przykład przyjmują tylko lekarzy albo tylko biznesmenów. Dlatego też tak trudno dostać się do loży. Każda loża kierować się może innymi kryteriami doboru członków. Jednak każda z nich musi przestrzegać jednego kryterium. Kandydat musi być dobrych obyczajów i powinien być wolny, zarówno w kontekście prawnym, karnym, ale i w kontekście złych, niszczących go nawyków, nałogów, jak i chorób. Wolnomularze mają swoje sposoby, aby sprawdzić kandydata i wcale nie jest to inwigilacja. Takie bajki schowajcie do szuflady. Działając zgodnie z prawem, nie może łamać prawa, aby otrzymywać interesujące loże informacje. Mimo to, mają swoje sposoby. Drugą grupą, o wiele większą być może w Europie, stanowią obediencje, które nazywamy masonerią nieregularną, albo inaczej liberalną. W Polsce mamy kilka obediencji, na przykład Wielki Wschód Francji, tutaj pracuje loża Gabriel Narutowicz w Krakowie. Później mamy Wielki Wschód Polski i na przykład loże Nadzieja w Warszawie. Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomularski La Dua i Mel. I jej loża na przykład w Katowicach, która się nazywa Loża Orzeł Biały. Jest także Wielka Loża Kultury i Duchowości. Mimo iż nazwa wskazuje na jedną lożę, jest to nazwa obediencji, czyli organizacji skupiającej wiele lóż. Jedna z jej lóż pracuje w Warszawie i nazywa się Jan Henryk Dąbrowski. Różnice pomiędzy wolnomularstwem regularnym i nieregularnym przedstawię w innym odcinku. Odłamem masonerii nieregularnej są masonerie żeńskie. W Polsce funkcjonuje Wielka Loża Kobieca Francji, posiadająca dwie loże masońskie. Obie pracują w Warszawie. Są to Loża Prometea i Loża Gaia Eterna. Może być tak,
że szereg ludzi tworzących skład loży chce sobie pomagać bardziej lub mniej. Główny jednak cel pracy lóż to pomoc innym ludziom na różnych poziomach. Może to całkowicie być dla Was niewiarygodne, ale nie rządzi się tam światem, nie knuje i nie tworzy nowego porządku świata, New World Order. Przynajmniej ja nie byłem nigdy tego świadkiem. Z historii oczywiście wyciąga się najtrudniejsze sprawy, które są niezwykle medialne. Wszyscy bracia masoni wykluczają takich masonów, którzy działają wbrew prawu lub na szkodę innych ludzi. W każdym stadzie może znaleźć się oczywiście wilk, a już tragedią będzie, kiedy jest ich więcej i tworzą watachę. Tak się zdarzyło w kilku włoskich obediencjach, że loże tworzyli ludzie związani z mafią, polityką i policją. Wszyscy zostali wykluczeni z duchu masonskiego. Jednak o wiele więcej jest dobrych, uczciwych, a przede wszystkim wybitnych ludzi w tym ruchu, niż tych nieuczciwych, chciwych i wyrachowanych. O korzyściach płynących z ruchu wolnomularskiego się nie mówi z dwóch powodów. Po pierwsze, masoni tworzą swoje fundacje na całym świecie, pomagające potrzebującym, szkoły dla biednych, bezpłatne szpitale w USA, ale czynią to bez medialnej wrzawy. Po drugie, tworzenie aktów normatywnych i prawnych przez wolnomularzy także nie jest specjalnie propagowane. Wszystkim znana jest oczywiście polska konstytucja 3 maja. Są też i inne ważne dla ludzkości dokumenty, a ich wspólnym mianownikiem jest poszanowanie praw człowieka i równość ludzi. Ale te informacje słabo się sprzedają, a na pewno o wiele słabiej niż to, że ktoś coś ukradł lub ktoś zabił kogoś. Powiedziałem o jednym celu pracy loży. Drugim jest rozwój intelektualny i duchowy samych masonów. Każdy od każdego może się oczywiście czegoś nauczyć. Może to być specjalistyczna wiedza, mogą to być doświadczenia innych, mogą to być jakieś przemyślenia. I muszę Was w tym miejscu wyprowadzić z błędu. Wstępując do masonerii, nie otrzymacie ani pieniędzy, ani zaszczytów, ani władzy. Jedyne, co możecie otrzymać, to wiedzę oraz dużą motywację do zmieniania siebie na lepsze, a dzięki temu zmieniania swojego otoczenia. Jeżeli jesteś zainteresowany masonerią czy podjęciem procedury sprawdzania, napisz do mnie. Pozdrawiam.